Lamy z Panamy mówią witamy, w dniu 20 listopada. Kurierz zaczynamy, no i lecimy z informacjami, które dotyczą tego pięknego dnia. A 20 listopada, co działo się, to już słuchajcie. Po pierwsze, 1470 rok, mieliśmy do czynienia z kolejnym hołdem pruskim. 1470 rok, podczas Sejmu w Piotrkowie, wielki mistrz krzyżacki Henryk VII Rafle von Reichenberg złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Jak sami widzicie, to tych hołdów w historii Rzeczpospolitej było kilka. 20 listopada 1517 roku zmarł Franz von Taxis, włoski kurier, założyciel pierwszego europejskiego systemu pocztowego, urodzony w 1459 roku. No, wcześniej z pocztą bywało różnie, a on rzeczywiście zbudował coś znacznie nowocześniejszego niż doręczanie przez jakiś tam posłów czy w inny sposób przesyłek. Poczta Taxisa była w miarę taka nowoczesna i interesująca. 20 listopada 1648 roku Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, a 20 listopada 1655 roku król Jan Kazimierz II Waza, Jan II Kazimierz Waza, tak chyba w zasadzie powinno się wymawiać, wydał uniwersał opolski, wzywający Polaków do powstania przeciwko Szwedom. To ten sam król, którego troszkę wcześniej koronowaliśmy. 20 listopada 1656 roku trwa druga wojna północna w Lubawie, wtedy to był Polsesk. Zawarto porozumienie prusko-szwedzkie, dzięki któremu Prusy stały się niezależne od Polski. Nie będzie więcej hołdów. Przestali być lennikiem, wiecie, o co chodzi. 1815 rok, 20 listopada, ogłoszono akt wieczystej neutralności Szwajcarii. Po dziś dzień Szwajcaria jest neutralna, nie bierze udziału w konfliktach, choć ma świetną armię i, no ale wiecie, kto chce pokoju, ten szykuje się na wojnę. 20 listopada 1820 roku brytyjski statek wielorybniczy, słynny Essex, został staranowany przez kaszalota i zatonął w odległości 3700 km od wybrzeża Ameryki Południowej. 21-osobowa załoga przeniosła się na trzy szalupy i przez ponad 4 miesiące dryfowała po Pacyfiku. A w tym czasie na pokładach do łodzi tych szalup dochodziło do aktów kanibalizmu. Ostatni pozostali przy życiu rozbitkowie zostali uratowani 5 kwietnia 1821 roku. Historia ta zainspirowała Hermana Melvilla do napisania powieści Moby Dick. Bardzo zacna książka i nieraz już ją w kurierze przywoływaliśmy. 1866 rok, oczywiście 20 listopada, James Heaven i Charles Hittrick z Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio opatentowali jojo. Bardzo ciekawe, zobaczcie, 1866 rok, ta zabawka bawi do dzisiaj, jojo się kręci w rękach moich dzieci, się kręciło w moich rękach, się kręciło, jeszcze pewnie jedno pokolenie będzie tą dziwną rzeczą zafascynowane. W 1900 roku w dworku malarza Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach pod Krakowem odbyły się uroczystości weselne poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które stały się inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu Wesele. Także to też ciekawa informacja. Natomiast 20 listopada 1910 roku zmarł Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, dramaturg urodzony w 1828 roku. Wszyscy słyszeliście na pewno o boskim wietrze, o kamikadze, pilotach, lotnikach, którzy oddawali swoje życie tylko po to, aby zaszkodzić wrogom. W 1944 roku miał miejsce pierwszy atak skierowany przeciwko amerykańskiej flocie z wykorzystaniem japońskich żywych torped. One się nazywały Kaiten.
20 listopada 1925 roku zmarł Stefan Żeromski, polski pisarz, publicysta, urodzony w 1864 roku. 1983 rok. W sieci ABC wyemitowano film telewizyjny Nazajutrz, opowiadający o skutkach hipotetycznej amerykańsko-radzieckiej wojny atomowej. Ja ten film obejrzałem jako młody bardzo człowiek, nie wiem, czy tam już byłem po podstawówce, czy jeszcze nie wydaje mi się. Powiem wam, że on wstrząsnął. Wstrząsnął, no i ten wstrząs trwa do dzisiaj. Nienawidzę bomb atomowych i tego typu innych rzeczy. 1990 rok, do Polski został wysłany pierwszy e-mail. To zaskakująca wiadomość. 1990 rok, 20 listopada. A 1992 rok, oczywiście 20 listopada, miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. No to tutaj chyba o Lindzie, o Pazurze i tak dalej mówić nie trzeba wspominać Konrada. No jeden z najlepszych filmów tego typu na pewno w historii polskiej kinematografii. No i został nam tylko 2000 rok, smutna data, 20 listopada roku 2000, Wieczysław Kotiuszkin, rosyjski reżyser filmów animowanych i rysownik, dokonał żywota. On się urodził w 1927 roku, wspominam o nim, bo był autorem kultowej bajki Wilki Zając. No i to są wszystkie wiadomości, które na dzisiaj dla was przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam i życzę, żeby moc was nie opuszczała. Hej, hej, pa, pa.